Skupiając się na postaciach gangsterów, postanowiłem tym razem spojrzeć na ofiary działań najniebezpieczniejszych osobników polskiego półświatka. Jako miłośnik polskich spraw kryminalnych, ciągle brakuje mi gdzieś w tle skupienia się na ofiarach, więc postanowiłem, że nadszedł czas przenieść naszą uwagę z mrocznych kuluarów i kryminalnych intryg bezpośrednio na tych, którzy padli ofiarami porachunków. Konkurowanie o wpływy i terytorium nie omijało też zwykłych ludzi, jak i samych gangsterów, których życie zostało zniszczone przez mroczną machinę przestępczości. Przedstawię tak w miarę w żołnierskich słowach różnorodne historie, które ukazują złożoność i różnorodność wydarzeń związanych z przestępczością, zarówno te, które wstrząsnęły społeczeństwem, jak i te, które z jakiegoś powodu zniknęły z pamięci publicznej. Zaczynam od tej sprawy, ponieważ jest chyba najbardziej znana, a na całym świecie nie doszło do przypadku, aby zginął zwierzchnik policji. Co prawda nie mamy pewności, że zrobił to któryś z gangsterów, jednak warto powiedzieć, że brano pod uwagę tego typu wersje. Zabójstwo generała Marka Papały miało miejsce w nocy 25 czerwca 1998 roku na warszawskim parkingu przy ulicy Rzymowskiego. Do dziś pozostaje to jedną z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w Polsce. Generał, będący ważnym i szanowanym przedstawicielem policyjnych sił, padł ofiarą egzekucji. Zaraz po incydencie utworzono specjalną grupę śledczą, mającą na celu zabezpieczenie miejsca zbrodni oraz prowadzenie operacyjnych działań. Jednak mimo intensywnych wysiłków śledczych przez lata nie udało się zidentyfikować ani tym bardziej zatrzymać sprawców tego okrutnego czynu. Niestety, pomimo wszelkich wysiłków, śledztwo nie przyniosło rezultatów, co do dziś stanowi dość dotkliwą porażkę dla policji, jak i służb. W trakcie długotrwałego śledztwa pojawiały się różne teorie i podejrzenia co do sprawców tego przestępstwa. Wśród podejrzanych wymieniano takie postaci jak Andrzeja Z., pseudonim Słowik, Ryszarda Boguckiego, który siedzi w więzieniu skazany za udział w zabójstwie Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, złodzieja samochodów Igora Eł, pseudonim Patyk, czy także zmarłego w 2023 roku przedsiębiorcę Edwarda Mazura. Niemniej jednak, pomimo licznych podejrzeń, winy żadnej z tych osób nie udało się udowodnić. Wielokrotne przedłużanie dochodzenia oraz liczne przesłuchania, w tym wielokrotne szukanie niektórych świadków, drążenie tematu, świadczyły o skali trudności tej sprawy. W trakcie śledztwa pojawiały się kontrowersje dotyczące działań policji, a jednym z kluczowych błędów wskazywano na pozwolenie politykom i osobom niezwiązanym ze sprawą na swobodne poruszanie się godzinę po dokonaniu zbrodni na ulicy Rzymowskiego. To zaniedbanie mogło prowadzić do zacierania się istotnych śladów, co tym bardziej utrudniło zbieranie dowodów. Dodatkowym elementem tajemnicy stało się zignorowanie pewnego detalu, obiektu przypominającego łuskę, który znajdował się na dachu samochodu DUS Pero, w którym zginął generał Papała. Zagadkowe okoliczności oraz brak konkretnych dowodów sprawiły, że ta historia do dziś pozostaje otwarta, a teorie i domysły wciąż krążą wokół tego wydarzenia. W tej sprawie co prawda poświęcę osobny odcinek, myślę nawet, że terenowy, jednak uprowadzenie i następnie pozbawienie życia Mariusza M. z Piaseczna było tak dla mnie bulwersujące, że muszę o tym chociaż napomknąć. Mariusz M. stał się jedną z ofiar grupy przestępczej znanej jako Gang Obcinaczy Palców, działającej jako odłam jednej z najgroźniejszych grup znanej jako Grupa Mokotowska. 31 marca 2004 roku 25-letni Mariusz M. spotkał się ze swoim znajomym, który miał odebrać pewien przedmiot z agencji towarzyskiej. Po opuszczeniu agencji ich drogę zablokował samochód należący do wspomnianej grupy, jednak był wyposażony w policyjny kogut. Nieco intrygujące jest to, że gang posługiwał się metodą podszywania się pod funkcjonariuszy policji, co ułatwiało im przeprowadzenie skutecznego porwania. Wykorzystując policyjnego koguta na swoim pojeździe, sprawcy potrafili zdezorientować przyszłe ofiary i wprowadzać je jawnie w błąd. Uprowadzenie Mariusza M. było jednym z wielu przypadków, gdzie grupa skupiała się na zamożnych członkach rodzin, licząc na uzyskanie od nich znacznego okupu. Te brutalne metody działania sprawiły, że gang obcinaczy palców stał się jednym z najbardziej niebezpiecznych przestępczych ugrupowań w Polsce.
Gangsterzy, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy, nakazali Mariuszowi natychmiastowe udanie się na komendę w związku z jakąś sprawą, jednak jego kolegę po prostu wypuścili. Po kilku dniach od uprowadzenia matka 25-latka otrzymała przerażające ultimatum od gangsterów, grożąc śmiercią syna, jeśli nie dostarczy odpowiedniej kwoty okupu. Tutaj jednak pojawił się dramatyczny zwrot wydarzeń, ponieważ rodzina Mariusza nie dysponowała taką sumą, jakiej oczekiwali przestępcy. Przedsiębiorstwo prowadzone przez rodzinę mężczyzny nie należało do jakichś najbogatszych, co spowodowało błąd w oszacowaniu przez gang wartości okupu. W desperacji matka 25-latka zwróciła się do porywaczy z takim dość nietypowym apelem o ratyfikację okupu, ale poprosiła też gangsterów, aby po dokonaniu pierwszej raty mogła się skontaktować z synem. Historia Mariusza M. nabrała jeszcze bardziej dramatycznego obrotu po tym, jak grupa porywaczy nie dotrzymała obietnicy skontaktowania matki z synem, nawet po otrzymaniu pierwszej raty okupu. W obliczu beznadziejnej sytuacji rodzina zdecydowała się zwrócić o pomoc do znanego detektywa, Krzysztofa Rutkowskiego, który zasłynął dzięki programowi telewizyjnemu Detektyw. Rutkowski specjalizował się wtedy również w negocjacjach w sprawach porwań. Pod wpływem doradztwa Rutkowskiego rodzina zdecydowała się na zapłacenie znacznie niższej kwoty okupu niż wymagali tego przestępcy, płacąc 127 tysięcy dolarów oraz 10 tysięcy euro. Niestety ta próba negocjacji z porywaczami zakończyła się tragicznie. Po dokonaniu wpłaty przestępcy brutalnie potraktowali 25-latka, przysyłając rodzinie palec i krótkiego SMS-a o treści: okup w kawałkach, to syn też w kawałkach. Od tego momentu wszelki kontakt z porywaczami został wtedy urwany. Niestety, choć Rutkowski podjął się trudnej misji, ostatecznie nie udało mu się uratować Mariusza. Chłopaka odnaleziono w maju 2004 roku, porzuconego i niestety nieżywego pod Grodziskiem Mazowieckim. W wyniku tragicznego zakończenia sprawy Mariusza zarówno dziennikarze, jak i rodzina skierowali medialne oskarżenia w stronę detektywa Rutkowskiego, zarzucając mu złe prowadzenie sprawy. Krytyka ta dotyczyła zwłaszcza sposobu, w jaki detektyw komunikował się z porywaczami. Udało mi się też znaleźć informację, że Sławomir Opala, który wtedy pracował z Rutkowskim, ujawnił w jakimś wywiadzie, że niemal na samym początku negocjacji z porywaczami detektyw usłyszał od nich, że nie oddadzą chłopaka. Była to podobno sugestia, która jednoznacznie wskazywała na to, że porwana osoba mogła być już martwa. Mimo tego niepokojącego sygnału, Rutkowski miał negocjować dalej w nadziei na ocalenie ofiary. Warto też wspomnieć, że po nieudanej akcji dom, w którym mieszkał Mariusz i jego rodzina, przez wiele lat stał opuszczony, a w Piasecznie ludzie zaczęli bać się kolejnych ataków. Po pewnym czasie mieszkanie zostało wystawione na sprzedaż lub do wynajęcia, jednak aktualnie ten dom już nie istnieje. Udało mi się też odnaleźć fotografię, że na miejscu, gdzie porzucono Mariusza, stoi krzyż, a chłopak został pochowany na cmentarzu w Piasecznie, gdzie na jego grobie widnieje napis: zamordowany bestialsko w maju 2004 roku ukochanemu synowi, rodzice i siostra. Dla tych, którzy pragną uczcić pamięć i oddać hołd Mariuszowi, istnieje możliwość zapalenia nawet wirtualnej świeczki. Jako ciekawostkę podam, że całej sprawie poświęcono odcinek programu Rutkowskiego Detektyw, który miał tytuł Oddajcie mi syna. 30 listopada 2001 roku w pubie Sport w Pruszkowie doszło do tragicznej pomyłki, która ukazała brutalność i nieprzewidywalność wojny gangów. Dwóch zamaskowanych gangsterów celowało w członków grupy Brędziaków, gdzie zastrzelono jednak niezamierzone ofiary: Adama G., znanego jako Kciuk, oraz 34-letniego Piotra R., który był znany jako Ziemniak i to o niego głównie chodziło. W wyniku tego ataku zginęli ci, których nie miało być na celowniku, co jednocześnie ukazuje bezlitosną dynamikę takiej wojny gangów. Sprawa związana z zamachem w pubie Sport w Pruszkowie nabiera jeszcze większej tajemniczości, ponieważ ofiarami tego tragicznego incydentu okazali się nie ci, których zamierzono pozbawić życia. Adam G., znany jako Kciuk, grał wtedy na fliperach, ale chodziło, jak mówiłem, o Piotra R., który był nazywany Ziemniakiem, a mężczyźni nie byli w rzeczywistości jakimiś prominentnymi postaciami w świadku przestępczym. W tym przypadku spekulowano, że zamach był dziełem Piotra J. Klajniaka, a celem miał być Ziemniak, lecz nie ten konkretnie, który został zastrzelony, a 26-letni Tomasz Z., który po prostu nosił ten sam pseudonim.
Niejednokrotnie w środowiskach przestępczych zdarzało się, że gangsterzy posługiwali się podobnymi lub identycznymi ksywkami, co jak widać prowadziło do mylnych identyfikacji. Dodatkowym elementem tej zagadki jest informacja, że w strzelaninie osobiście uczestniczył Robert Cieślak, pseudonim Cieluś, znany z grupy mutantów. Jednakże brakuje stuprocentowego potwierdzenia tej informacji. Ostatecznie właściwy ziemniak, czyli 26-letni Tomasz Z., został zastrzelony 22 lutego 2002 roku. Owszem, to też jest sytuacja, gdzie zginął przestępca, jednak sprawa jest o tyle szokująca, że doszło do niej w szpitalu. Andrzej Czy, znany jako Kikir, był postacią, która była uważana za szefa gangu Markowskiego, związanego z kradzieżami samochodów oraz napadami na tiry. W pewnym momencie swojej przestępczej kariery Kikir po prostu trafił do więzienia, ale we wrześniu 2000 roku został zwolniony na kilkudniową przepustkę, gdzie z więzienia odebrała go żona. Wykorzystując okazję, para postanowiła odwiedzić rodzinę, a następnie udała się do miejscowości Trojany pod Warszawą, gdzie ktoś z rodziny Kikira po prostu otwierał nową dyskotekę. Po otwarciu dyskoteki gangster, jego żona i towarzysz wracali samochodem, przy czym za nimi podążał inny pojazd, mający na celu ich zabezpieczenie. Nagły zwrot wydarzeń nastąpił, gdy ich drogę zablokował samochód terenowy. Z pojazdu wysiadło dwóch mężczyzn, a Kikir natychmiast rzucił się na żonę, starając się ją ubezpieczać, a sam po chwili wydostał się z auta i ruszył w stronę pól uprawnych. Po zakończeniu dramatycznej akcji Andrzej Czy został przewieziony do szpitala na ulicy Szaserów w Warszawie, jednak losy gangstera nie były jeszcze skończone. W godzinach wieczornych 20 października 2000 roku weszła postać ubrana w sutannę. Mężczyzna dotarł do sali, otworzył drzwi i natychmiast rozpoczął strzelaninę. Mówiło się, że za atakiem mógł stać również Robert Cieślak, znany jako Cieluś, który został zauważony przez świadków ze względu na posiadane wtedy rude włosy. Jednakże są to jedynie domniemania, ponieważ sprawców nigdy nie udało się w pełni ustalić, w związku z tym nikt nie poniósł kary za to morderstwo w szpitalu. Konrad O., pseudonim Obój, był uważany za członka tzw. grupy modlińskiej i figurował jako szeregowy członek tego gangu. Jednak mimo swojej pozycji w hierarchii, sama grupa przestępcza była odpowiedzialna za szereg dość poważnych przestępstw. W sierpniu 2004 roku Obój został ranny w wyniku strzelaniny, która miała miejsce w ogródku piwnym na stadionie Olimpii. Niezwykle istotne jest jednak, że sam twierdził, iż został postrzelony pod swoim domem, a nie zaś w miejscu, gdzie faktycznie do tego doszło. Po incydencie żona Oboja zauważyła poważność rany i postanowiła wezwać pomoc medyczną. Ratownicy stwierdzili, że ze względu na uraz, gangster musi zostać przetransportowany do szpitala, a zdecydowano się go umieścić w szpitalu bielańskim. Ponoć Obój był bardzo przestraszony perspektywą pobytu w szpitalu. Tuż po tym, jak Konrad O. trafił do szpitala, został przez pierwszą dobę chroniony przez policję. Niestety, gdy funkcjonariusze już nie pełnili służby w jego pobliżu, do sali, gdzie leżał wraz z sześcioma innymi pacjentami, wtargnęło dwóch zamaskowanych mężczyzn. W wyniku tego ataku Konrad O. zginął na miejscu, podczas gdy pozostałym pacjentom nic się nie stało. Napastnicy według relacji podobno uciekli przez okno, spuszczając się po linie. Warto zauważyć, że w szpitalu było 20 ochroniarzy, którzy nic nie zauważyli, a system monitoringu obejmował 16 kamer, jednak tego dnia kamery wyłączono częściowo, ponieważ w szpitalu odbywał się remont. Chcę podkreślić na koniec tego odcinka, że jestem świadomy wielu podobnych i pewnie tragiczniejszych przypadków, jednak poruszałem je już we wcześniejszych odcinkach. Więc aby unikać powielania informacji i dostarczyć Wam nowego, ciekawego kontentu, chcę Was zachęcić, abyście nadrobili te odcinki. I widzimy się w kolejnym.